Prolog. Eteryczne rysy twarzy na pozwór wyglądają łagodnie. Są piękne, zniewalające. Gdy przypatruję się fotografii złocistowłosej piękności, kiełkują we mnie nieznane mi dotąd uczucia spełnienia, żądzy, chęci posiadania, uległości. Padnę jej do stóp, gdy tylko tak rozkażę. Kobieta ze zdjęcia zrobionego telefonem jest dominująca. Miałem okazję poznać smak jej pogardy, zasmakowałem uczucia niższości. Pragnę więcej. Chcę być przy niej, gdy tylko zapragnie mojej bliskości. Uklęknę przed nią, jeśli zechce mnie przyjąć w swoje ramiona. Nie pozwolę, by jakiś inny mężczyzna oplótł wokół niej swoją pajęczą sieć. Ona należy do mnie. Pokażę jej, że jestem jej godzien. Zdobędę ją. Będziemy razem. Już niebawem. Jej oczy są koloru czystego miodu. Dlatego wybrałem czekoladki właśnie o takim słodkim smaku, by pokazać, że żaden szczegół jej wizerunku nie umknął mi podczas naszego pierwszego spotkania. Nieśpiesznie odkręcam wieczne pióro, po czym kaligraficznym, zdobnym pismem kreślę. Droga Ewi. Te czekoladki są odzwierciedleniem twego spojrzenia. W twoich tęczówkach płynie miód, który śni mi się każdej nocy. Jestem tobą oczarowany, twój tajemniczy wielbiciel. Wsuwam karteczkę pod wieczko pudełka czekoladek, po czym udaję się na pocztę. Zdobędę ją. Rozkocham ją sobie. Stworzę z nią nowe życie. Uśmiecham się do siebie. Evi Coleman wkrótce będzie moja. Na zawsze i po grób. Rozpieszczony pudel. Czekoladki, które dostałam kilka chwil temu, smakują jak zmielone trociny połączone z płynem do dezynfekcji jamy ustnej. Są paskudne, drażnią moje wrażliwe podniebienie i z całą pewnością powodują korozję szkliwa. Bez sentymentu do mojego tajemniczego wielbiciela, który pojawił się znikąd, wyrzucam jeszcze pełne opakowanie do śmietnika. A dołączoną karteczkę chowam do szuflady, by w razie gorszego dnia mieć się z czego pośmiać. To takie desperackie. Muszę pozbyć się tego ohydnego posmaku z ust. Dlatego idę do łazienki, by wyszczotkować zęby. Przy okazji poprawiam makijaż i układam włosy. Miodowe czekoladki. Parskam do swojego odbicia w lustrze. Kto wpadł na tak durny pomysł, by wysłać mi słodkości z tak niskiej półki? Ile mogły kosztować? Dwa dolary? Najwidoczniej mój cichy wielbiciel nie ma pojęcia o moich upodobaniach, więc automatycznie ląduje na liście osób, z którymi nie chcę mieć do czynienia. Ewi! woła mnie gosposia pracująca dla moich rodziców od kilkunastu lat. Twój tata cię wzywa. Podobno to pilna sprawa. Już idę! odkrzykuje. Ostatni raz zerkam na swoje odbicie, po czym nieśpiesznie pokonuję odległość od mojej sypialni do gabinetu, który jest azylem ojca. Nazywam to miejsce jego centrum dowodzenia, z którego trzyma pieczę nad swoimi licznymi interesami. Dzięki czemu nie muszę martwić się o dietę składającą się ze starego chleba i najtańszej margaryny z supermarketu. Wchodzę do pomieszczenia bez pukania. Od razu dostrzegam tatę siedzącego na skórzanym, oldschoolowym fotelu. Nieopodal niego stoi pan Docherty, mój podstarzały szofer mający coraz większe problemy z koncentracją. Ewi, mam dla ciebie dwie wiadomości. Tata nie marnuje czasu na beznadziejną i nic nie wnoszącą do naszego życia pogawędkę o przebiegu dnia. Choć byłoby miło, gdybym chociaż raz w roku usłyszała takie pytanie, jak co u ciebie słychać, córeczko? Niestety mam ojca, który nie przejmuje się tym, czy jego jedyne dziecko żyje. Razem z apodyktyczną matką stworzyli mnie przez przypadek, dlatego niezbyt za mną przepadają. Otóż pan Dockerty odchodzi na emeryturę. Świetnie, stwierdzam z uśmiechem. Przynajmniej nie muszę się już obawiać, że zginę. Brak koncentracji na zakorkowanych drogach Seattle to naprawdę kiepska sprawa. Ewi, dziecko, wzdycha tata. Nie powinnaś nikogo obrażać. Tym bardziej, że pan Dockerty pracował dla nas przez 20 lat. Wywracam oczami, ucinając tym samym wychowawczy monolog. A ta druga wiadomość? Od dziś obowiązki Twojego kierowcy przejmuje Jacob Reynolds. Okej, okay. unoszę prawą brew. I co z tego? Kierowca to kierowca. Mam mnie zabrać z punktu A i bezpiecznie przewieźć do punktu B. Gdzie ja popełniłem błąd w Twoim wychowaniu? Nigdzie. Uśmiecham się. Doskonale przecież o tym wiesz. Mogę już iść? Ojciec przytakuje, więc wracam do swojej sypialni, by przygotować się na imprezę organizowaną przez moją przyjaciółkę z okazji urodzin Lelani, czyli jej pudla. Jest to chyba najbardziej rozpieszczona suczka, jaką widział świat. Regan zabiera ją co tydzień do zwierzęcego spa, by odświeżyć jej miękkie futerko i zadbać o pazurki. A jeśli mam być szczera, uważam, że Lelani ma większą garderobę niż ja. A mam całkiem sporą. Stukanie moich kilkunastocentymetrowych szpilek odbija się echem od ścian podziemnego parkingu. Kieruje się do suwa zaparkowanego najdalej od windy. To doskonały powód, by skarcić mojego nowego szofera. Powinien był zaparkować przed samym wejściem do garażu, bym nie musiała odczuwać potwornego bólu stóp przy każdym kroku. Te szpilki są śliczne, do tego perfekcyjnie wydłużają i wyszczuplają moje nogi, ale są cholernie niewygodne. Szlak by to. Mogłam włożyć baletki. Wyglądałabym gorzej, ale z całą pewnością łatwiej byłoby mi się poruszać. Ewi, o czym ty w ogóle myślisz? O zgrozo, gdybym zdecydowała się na buty z płaską podeszwą, nawet pudel Regan popatrzyłby na mnie z niesmakiem. Ale Lani ma doskonały gust. Nie ubierze się w coś, co jej zdaniem nie pasuje do jej białego futra. Dzień dobry, proszę pani. Przystaję i otwarcie wgapiam się w czarnowłosego, wysokiego i na pierwszy rzut oka dobrze zbudowanego mężczyznę. Jest ubrany w czarny, dopasowany garnitur, a na szyi ma zawiązany krawat w tym samym kolorze. Cholipka. Czuję suchość w gardle. Czyżby to wina miodowych czekoladek? Skutki zjedzenia tego paskudztwa będą chyba odczuwalne kilka dni. Z całą pewnością nabawiłam się z Gagi. Dlaczego zaparkowałeś samochód tak daleko? Pytam oskarżycielsko. Przepraszam za niedogodności, mówi grubym barytonem, po czym otwiera dla mnie tylne drzwi. Ale to jest miejsce przeznaczone dla tego samochodu. Nie interesuje mnie to. Następnym razem masz zaparkować bliżej wyjścia z windy, zrozumiano? Mimika twarzy Jacoba nie zmienia się. Mężczyzna obserwuje mnie ze spokojem, wciąż trzymając otwarte drzwi za klamkę. Wedle życzenia, proszę pani. Doskonale. Sadowiec tyłek na tylnej kanapie, a po niespełna minucie, Jacob zajmuje miejsce za kierownicą. Wiesz, gdzie masz jechać? Tak, proszę pani. Postaraj się ominąć korki. Zrobię co w mojej mocy, proszę pani, odpowiada, po czym zapada cisza. Czarnowłosy powoli wyjeżdża z parkingu na zatłoczone ulicę Seattle, a ja ze znudzeniem przyglądam się ludziom wałęsającym się po chodnikach. Jaką jestem szczęściarą, że mam samochód z prywatnym szoferem i nie muszę zaprzątać sobie swojej ładnej główki takimi problemami jak brak środków na koncie, czy też zamartwiać się niespłaconym kredytem hipotecznym. Szczęście dopisuje mi od chwili narodzin. Spłodził mnie zamożny człowiek, a urodziła kobieta znana na całym świecie dzięki swojej marce kosmetycznej. Czasem wystarczy tylko przyjść na świat, by żyć jak pączek w maśle. Dlaczego stoimy? pytam znudzona. Trudno byłoby przejechać skrzyżowanie, gdy sygnalizacja świetlna pokazuje kolor czerwony, proszę pani, odpowiada spokojnie, ale dostrzegam, jak jego dłonie mocniej zaciskają się na kierownicy. Czyżby mój nowy szofer był cholerykiem? Aj. No to ma facet ranę Nabawi się ze mną nerwicy. Nie musisz się wymądrzać. Stwierdzam krzyżując ręce na piersi. Jacob zerka na mnie w lusterku wstecznym, lecz prędko powraca spojrzeniem na jezdnię przed nim, nie kwestionując moich słów. Wychodzi na to, że Jacob Reynolds nie należy do wygadanych ludzi. 25 minut później wysiadam z samochodu przed willą Regan. Gdy mijam mojego szofera trzymającego drzwi, nonszalancko odrzucam włosy do tyłu, by uderzyły go prosto w twarz. Ewi! piszczy uradowana przyjaciółka, która w wysokich koturnach zbiega właśnie ze schodów. "Już myślałam, że zapomniałaś." Lelani zrobiła się niespokojna. "Wybacz, ale mój nowy szofer," mówiąc to, wskazuje na Jacoba, Jeździ jak emeryt, rudowłosa ukradkiem luka na czarnowłosego, po czym oblizuje pełne wargi. Schrupałabym go, stwierdza radośnie. Moja posłucha trwa zdecydowanie za długo. Aż dwa dni. Kpie. Ej, to było wredne. Oburza się. Masz mnie za jakąś ladacznicę? Cała regan obrażalska i bez dystansu do siebie samej. Wywracam oczami i rezygnuję z kontynuowania tematu, ponieważ mogłabym jeszcze bardziej się pogrążyć. Gdzie Lelani? Unikam skierowanego do mnie pytania. Mam dla niej prezent. Macham torbą zawierającą psie sztuczne futro w panterkę, które zadba, by nasza psia królowa nie zmarzła podczas zimowych przechadzek po ogrodzie. W salonie. Trafisz sama, prawda? Pyta, a jej wzrok wciąż pożera apetyczne ciało mojego szofera. Który wciąż stoi przy samochodzie i wygląda tak, jakby w ogóle nie dostrzegł napalonej na niego kobiety. Masz zamiar rzucić się na Jacoba? Tak, dlatego idź stąd. Przypominam, że to mój pracownik. Spieram się z niezadowoleniem. Nienawidzę, gdy ktoś mi rozkazuje, zwłaszcza regan. No i parska śmiechem, jest przystojny, a jego garnitur leży na nim perfekcyjnie. Ale to wciąż pracownik. Niższy sort. Idź do Lelani i przestań mnie irytować. Chcę Jacoba, więc będę mieć Jacoba. Jacob? Wołam, co zwraca jego uwagę. Tak, proszę pani? Czy możesz stąd odjechać i wrócić po mnie za trzy godziny? Regan wbija we mnie spojrzenie, które prawdopodobnie wypali mi dziurę w najnowszej sukience od Coco Chanel. Naturalnie. Odpowiada i wsiada do samochodu. Jesteś podła. Syczy rudowłosa, po czym wyrywa z mojej dłoni prezent dla jej pudla. Nie musisz nawet wchodzić. Przekaże prezent od ciebie. Z uniesioną brwią obserwuję, jak moja przyjaciółka wchodzi po schodach, tupiąc nogami jak mała obrażona dziewczynka. W chwili, gdy znika wewnątrz willi, Jacob wyjeżdża z posesji. Szlak. Wróci to za trzy godziny, a mnie nie wpuszczono na urodziny rozpieszczonego pudla. Dama na Włościach. Na zaproszeniu urodzinowym wyraźnie było napisane Ewi, mamy zaszczyt zaprosić Cię na urodziny Lelani, które odbędą się 11 października o godzinie 16 w moim rodzinnym domu. Twoja obecność jest obowiązkowa. Buziaki. Lelani i Regan. Pod podpisem została również zamieszczona odbita łapka psiej królowej, a to znaczy, że będzie zawiedziona, gdy się osobiście nie pojawię. Dlatego nie zawracam sobie głowy kontaktowaniem się z Jacobem, by po mnie wrócił. Nieśpiesznie wspinam się po marmurowych schodach, w duchu przeklinając wybór obuwia szlak by to trafił. Gdy tylko przekraczam próg willi, donośny głos Lelani informuje Regan i resztę gości, że jednak postanowiłam pojawić się na imprezie, z której mnie wyrzucono, zanim zdążyłam wejść. Mam tupet, prawda? Uśmiecham się słodko, po czym podchodzę do pudla ubranego w różową suknię. Cześć psinko! Głaszczę jej miękkie futerko, a Lelani merda ogonem. Ale z ciebie śliczna dziewczynka! Suczka odszczekuje, niespokojnie przebierając drobnymi łapkami. To znak, że jest szczęśliwa i pełna energii. Ewi, nie powinno cię tu być! stwierdza Regan z niezadowoleniem, na co Lelani przekręca głowę w prawo i przestaje energicznie podskakiwać na pufie. Oho, wyczuwam między dwiema damami konflikt interesów. Daj spokój, Re. Zachowałaś się nie fair, fuka opryskliwie. Miałam ochotę pofiglować z twoim szoferem. Re, spotkasz go jeszcze tryliard razy. Dziś skup się na Lelani, a na Jacoba rzucisz się następnym razem. Rudowłosa, marszczy brwi, jakby analizowała wnikliwie moje słowa. Po chwili jej twarz rozjaśnia szeroki uśmiech, ukazujący aparat na zębach. To co? Mogę zostać? Oczywiście. Niepotrzebnie się uniosłam. Masz może ochotę na kosmopolitan? Nie, odpowiadam lekceważąco dziś nie piję. Wciąż jesteś? Parska śmiechem opluwając pudla, na co zwierzak oczywiście odszczekuje. Ojej, przepraszam, to przez ten aparat. Mam ochotę zacisnąć dłonie na szyi, Regan. Dlaczego zdanie dziś nie pije od razu sugeruje, że kobieta jest w stanie błogosławionym? To takie irytujące. Mogę mieć całą masę innych powodów, dla których alkohol jest dziś dla mnie niewskazany. Ale oczywiście w oczach Rei muszę być w ciąży. Oczywiście, burcze pod nosem, po czym sadowiat tyłek na kanapie obok kali, kuzynki Regan. Naprawdę? Ekscytuje się rudowłosa. Z kim? Znasz już płeć? Dlaczego się nie chwaliłaś? Nagle jej przyjazny wyraz twarzy diametralnie się zmienia i nim zdąży cokolwiek powiedzieć, dodaje. Pieprzyłaś się z Jacobem, prawda? To jego dziecko nosisz. Słucham? Oburzam się. Sugerujesz, że poleciałam na własnego szofera? Jacob pracuje dla mnie od kilku godzin, wariatko. Swoją drogą nie jestem w ciąży. Nie jestem wariatką! Odwołaj te słowa! Nie jesteśmy w podstawówce. Moja irytacja z każdą sekundą rośnie, więc muszę włożyć mnóstwo energii w to, by nie rozszarpać tej rudej małpy na strzępy. Z jednej strony przyjaźnimy się od czasów studiów, ale z drugiej czasem mam wrażenie, że dla niej jestem tylko dobrą opcją towarzyską. Odwołaj te słowa! Nie pozwolę obrażać siebie we własnym domu. To może wyjdźmy na zewnątrz. Sugeruję walcząc sama ze sobą, by zachować choć odrobinę zdrowego rozsądku. Nie chcę wszczynać bójki ani awantury, zwłaszcza na przyjęciu urodzinowym pudla. Swoją drogą, Lela nie ma większy mózg niż jej właścicielka. W swoim ogrodzie również nie pozwolę siebie obrażać. W takim razie wyjdźmy na ulicę. Zaciskam dłonie na skórzanej torebce tak mocno, że zaczynam odczuwać ból paznokci. No jasne, niech jeszcze zniszczą mi się świeżo zrobione hybrydy, a naprawdę się zezłoszczę. Po prostu mnie przeproś. Za co? Powiedziałaś, że jestem wariatką. Okej, okay, a więc pozwól, że użyję innych słów, mniej dosadnych, abyś nie czuła się urażona. Postępujesz nieobliczalnie i bezsensownie, re. To wciąż znaczy, że jestem wariatką. No to myślę, że doszłyśmy do porozumienia. Skoro sama się do tego przyznałaś, wynoś się stąd. Wymuszam uśmiech, po czym wstaję z kanapy. Pokonuję dzielącą nas odległość i kładę palec wskazujący na jej klatce piersiowej. Odwal się od mojego szofera. Wypowiadam powoli, aby mieć pewność, że zrozumiała każde moje słowo. Po czym się odsuwam? Ewi, to była niepotrzebna wymiana zdań. Regan robi krok w moim kierunku. Usiądź, zaraz przygotuję ci coś bezalkoholowego. Chyba wolę spędzić popołudnie z moim szoferem. Nie mam nic przeciwko, abyś zaprosiła go do nas. Lelani również się ucieszy. Cześć. Odwracam się i dumnym krokiem wychodzę na zewnątrz. Czuję się dziwnie. Odnoszę wrażenie, że nasza przyjaźń wisi na włosku, ale czy jestem tym faktem zmartwiona? Absolutnie nie. Mam pełno znajomych. Niech tylko pomyślę. Kejden. Nie, on mieszka w Europie, a to oznacza, że nasz kontakt jest mocno okrojony. No to może Cindy. Wyszła za mąż i nie ma czasu dla starych znajomych. Willow? A, mieszka z moim ex w nowym apartamencie w samym centrum Nowego Jorku. Emma? Ślad po niej zaginął, razem z moją broszką z diamentów. Hm, cóż. Wychodzi na to, że jednak obracam się w towarzystwie osób, które są obecnie w moim życiu tylko przez wzgląd na stan mojego konta. Nić porozumienia. Zbiegam po schodach, uciekając od regan i tego całego przyjęcia urodzinowego. Nie spędziłam tu nawet piętnastu minut. No cóż, trudno. Duże krople deszczu, który rozpadał się w międzyczasie, prędko moczą mi ubranie, lecz nie zwracam na to uwagi. Chcę jak najszybciej wydostać się z posesji, ponieważ gdzieś głęboko we mnie rodzi się obawa, że re wybiegnie za mną, by mnie zlinczować. Napaliła się na Jacoba więc zrobi wszystko, by usiąść na jego kolanach. A ja w tym momencie jestem jej konkurencją. O ile konkurencja to dobre określenie w tej sytuacji. Toregan uważa, że z nią rywalizuję względy mojego szofera, więc jestem jej wrogiem, którego trzeba wyeliminować. Ach. Za dużo naoglądała się igrzysk śmierci, bo książki z całą pewnością nawet nie tknęła. Przystaję przy dużej latarni oświetlającej bramę wjazdową do Willi, po czym szperam w torebce, by znaleźć komórkę. Liczę, że Jacob jest gdzieś nieopodal, ponieważ robi się coraz zimniej. A ja jestem ubrana jedynie w skąpą sukienkę i marynarkę, które są już przesiąknięte wodą. Drżę z zimna wybierając numer swojego kierowcy, więc plus dla niego, że odbiera już po pierwszym sygnale. Tak proszę pani? Spokój, jaki bije z tonu jego głosu, jest kojący, a jednocześnie wyczuwam w nim przejaw autorytetu, dumy i pewności siebie. Przyjedź po mnie. Nogi zaczynają mi się trząść, jak owocowa galaretka. Stoję pod latarnią. Spoglądam w górę na ciemne chmury. Pod domem Regan, dopowiadam. Będę za minutę. Rozłącza się, więc chowam komórkę do torebki. Niespełna sekundę później obok mnie staje regan we własnej osobie, w ręku trzymając sporą różową parasolkę. Czego chcesz? Pytam mnie mile, po czym kieruje spojrzenie na jezdnię, po której co róż przejeżdża jakiś samochód. Nie wygłupiaj się, dotyka mojego ramienia. Nie rozumiem, dlaczego wyszłaś. Lelani zaczęła się o ciebie martwić. Lelani to pies, stwierdzam z przekąsem. Za moment zapomnij, że ktoś taki jak ja istnieje. Jacob, gdzie jesteś? Błagam, zabierz mnie stąd, zanim stracę włosy, bądź, co gorsza, Regan pozostawi wielkie, sine limo pod moim okiem. Ja nie potrafię się bić. Ona za to ma dość dużo siły w tych swoich małych dłoniach. Zachowujesz się dziecinnie, Fuka z niezadowoleniem. Jesteś zazdrosna o to, że twój pracownik leci na mnie. Nie przypominam sobie, aby Jacob zwrócił na ciebie uwagę. Mówię z przekonaniem, co ściera rudowłosej uśmiech z twarzy. Mówisz tak, żeby mnie zranić. Mówię tak, ponieważ to prawda. Wzruszam nonszalancko ramionami, uśmiechając się na widok znajomego suwa parkującego przed bramą. Zaraz sama zobaczysz. Tupię nogą jak mała, rozkapryszona dziewczynka, na co wywracam oczami. Jacob wysiada z samochodu, a po chwili otwiera dla mnie tylne drzwi. Hej! Regan macha do niego. Jak się masz? W porządku, odpowiada jej ciemnowłosy, lecz skupia uwagę na moich mokrych od deszczu ubraniach. Ku mojemu zaskoczeniu, zdejmuje marynarkę, a następnie podaje ją mnie. Pani przyda się bardziej. Wyciągam rękę, by odebrać od niego ciepłe okrycie, lecz Regan mnie wyprzedza i zabiera marynarkę. Zaciąga się zapachem mężczyzny, co nawet dla mnie w zaistniałej sytuacji jest żenujące. Jak miło, stwierdza. Skąd wiedziałeś, że właśnie tego mi trzeba? Straszny dziś ziąb. Niech pani wejdzie do środka. Jacob wypowiada te słowa do mnie, lecz to Regan robi krok w stronę otwartych drzwi samochodu. No ja pierdolę! Czy ona ma coś nie tak z głową? To mój kierowca, mój samochód, i to chyba logiczne, że to do mnie Jacob zwraca się per pani. Ciemnowłosy jednak zamyka drzwi, zanim Regan zdąża chociażby schylić się, by zająć miejsce na tylnej kanapie suwa. Masz u mnie podwyżkę, Reynolds. Ej, co to ma znaczyć? Oburza się re. Ewi zaprosiła mnie do siebie, więc jadę z nią. Jacob zerka na mnie. Zaprzeczam ruchem głowy, na co szofer puszcza do mnie oczko. Hm. co? Czyżbyśmy złapali drobną nić porozumienia? Przykro mi, ale nie może pani z nami jechać. Jak to nie? Mogę i to zrobię. Otwieraj te drzwi. Regan popycha Jacoba, lecz ten ani drgnie. Nic dziwnego. Ciężko przepchać taką ilość mięcha. Pani Coleman nie życzy sobie. Ewi, to moja przyjaciółka oczywiście, że chcę, abym spędziła z nią dzisiejsze popołudnie. Chcę pobyć sama mówię, dygocąc z zimna. Nie rozumiem, dlaczego to negujesz. Sam na sam z nim? Fuka ze złością. Nie pozwolę na to. Marszczę brwi, ponieważ nie do końca rozumiem zachowanie rudowłosej. Przecież ledwie poznała mojego szofera. Poza tym jestem przekonana, że za ładną buźką Jacoba nie kryje się nic godnego uwagi. Może jest nawet tak samo zepsuty jak ja? W końcu też jestem ładna, co czasem czyni mnie próżną. Wiem, że wiele osób nie pała do mnie sympatią, bo nie jestem dla nich zbyt miła, ale jak być miłym dla kogoś, kto chce mnie tylko wykorzystać. W każdym razie zakładam, że mój szofer niekoniecznie musi być miły. Może to błędne założenie, ale zazwyczaj ci przystojni mężczyźni chcą od kobiety tylko jednego. A wolałabym, aby nie wykorzystał nikogo, kogo znam. To byłoby niekomfortowe. Regan, czy ty siebie słyszysz? Wzdycham przeciągle. Zaczyna mnie nudzić ta wymiana zdań. Nudzę cię? Piorunuje mnie wzrokiem. Jak możesz coś takiego mówić? Przyjaciółka nie może się nudzić w towarzystwie drugiej przyjaciółki. W takim razie nimi nie jesteśmy. Wzruszam ramionami. I po sprawie. Jak możesz być tak okrutna? To ja dla ciebie zrezygnowałam z wizyty w spa, kiedy miałaś gorszy dzień po zdradzie twojego byłego, a ty mi teraz mówisz, że to koniec naszej przyjaźni? – Patrz, ile dla ciebie poświęciłam! – Rzeczywiście sporo. Zrezygnowałaś z kąpieli w błocie, aby podać mi chusteczkę. – No właśnie! Wiesz, jaką miałam wtedy złą kondycję skóry? – Nieprawdopodobne – kwituje sarkastycznie. – Jacob, chciałabym stąd jechać. Kieruję spojrzenie na swojego szofera, który z powagą przysłuchuje się naszej wymianie zdań. Bóg jeden wie, co teraz o nas myśli. Jak to co, Ewi? Nie łudź się, jeśli sądzisz, że w jego głowie nie krążą słowa co za puste, rozpieszczone wariatki. Beze mnie nigdzie nie ruszasz, wywłoko! Krzyczy re, na co się krzywię. Z góry przepraszam, jeśli naruszę etykietę pracy, mówi Jacob, po czym chwyta regan w pasie, a następnie unosi ją i odsuwa od samochodu, dzięki czemu mogę swobodnie zająć miejsce na fotelu pasażera. Gdy tylko zamykam za sobą drzwi, Jacob puszcza moją przyjaciółkę i prędko wraca za kierownicę suwa. Dziękuję, mam rocze pod nosem. Gdy odjeżdżamy, Re unosi dłoń i pokazuje jeden palec, oczywiście środkowy. Sama spierdala i ruda Franco. Nie musi mi pani za nic dziękować. Mam na imię Ewi. Jestem tego świadomy, proszę pani, zerka w lusterko wsteczne i marszczy brwi. Mam wrażenie, że ten samochód wcześniej już za mną jechał. Ktoś nas śledzi? pytam zaalarmowana i odwracam się na fotelu, by spojrzeć w tylną szybę. Dostrzegam szarego, starego Forda, niczym niewyróżniającego się na tle innych pojazdów. Nie, odpowiada po chwili. Skręcił. Jestem po prostu nadgorliwy. To chyba dobrze. Zależy jak na to spojrzeć, proszę pani. Do licha, mam na imię Ewi, a ty jesteś ode mnie zaledwie pięć lat starszy. Z całym szacunkiem, ale etykieta pracy nie pozwala mi na spoufalanie się z pracodawcą. Mój ojciec nim jest. To bez znaczenia. A więc, panie Reynolds, mam rocze z niezadowoleniem, wydaje mi się, że stracił pan marynarkę. Szlak klnie pod nosem. Udaje, że nie słyszę, lecz w głębi duszy chce mi się śmiać wcale nie jest tak opanowany, na jakiego się kreuje. Już mówiłam, nabawi się ze mną nerwicy. Jestem ciekawa, czy w umowie tata zapisał mu opiekę medyczną w razie problemów psychicznych. Jeśli nie, koniecznie trzeba to zmienić. Regan z pewnością jej nie odda, stwierdzam, wgapiając się w widok za szybą. Nie zdziwię się, jeśli będzie z nią spać. Spanie to mało powiedziane. Jak ją znam, będzie wdychać jej męski zapach podczas wibracji swojego przyjaciela na baterię przy jej kobiecości. Lecz znaczy ten drobny szczegół Jacob powinien sam sobie wydedukować. A więc nawet jeśli ją poproszę, nie zwróci mi jej? dopytuję. Pewnie nie. Wzruszam ramionami. Możesz podkręcić temperaturę? Zimno tu. Naturalnie. Wzdycha i spełnia moją prośbę. Zerkam na jego zaciśniętą szczękę i dociera do mnie brutalna prawda. Chcesz mi powiedzieć, że Reagan zabrała ci jedyną marynarkę? Dziwię się, lecz Jacob bez najmniejszego skrępowania odpowiada: Pan Coleman wymaga, abym nosił garnitury szyte na miarę z dość ekskluzywnego materiału, a na daną chwilę stać mnie było tylko na jeden, więc tak, to moja jedyna marynarka. Postaram się ją odzyskać. Byłbym wdzięczny. Posyła mi uśmiech. Dziękuję. Tajemniczy wielbiciel. Ta kobieta doprowadza mnie do palpitacji. Wystarczy, że na nią spojrzę, a tracę kontrolę nad własnym ciałem. Ona jest moją zgubą, a mimo to pragnę trzymać ją w swoich ramionach. Zaciskam dłonie na kierownicy, a całą uwagę skupiam na czarnym Mercedesie, w którym znajduje się złotowłosa. Dbam, by bezpiecznie dotarła do domu. Nie ufam mężczyźnie, który pełni funkcję kierowcy. Nie podoba mi się, że obcy facet jest tak blisko niej. Nie chcę, by to on czuł zapach jej perfum, słyszał barwę jej głosu, czuł na swojej skórze efekt jej dominacji. On musi zniknąć. Biznes. W czasie ciepłej kąpieli biorę do ręki komórkę, by przejrzeć portale społecznościowe. Lecz niemal od razu tego żałuję. Regan dodała na Instagramie nowy wpis, przez który mam ochotę zapaść się pod ziemię. Czuję wstyd, że znam tę dziewczynę. Ba, uważałam ją za przyjaciółkę, więc odczucie konsternacji jest łamiące. Nad wpisem jestem taka szczęśliwa, ten mężczyzna sprawia, że czuję się jak księżniczka. Troska, jaka od niego bije, zwala mnie z nóg. Oh my God. Spójrzcie, dał mi swoją marynarkę, bo było zimno. Ach, chyba się zakochałam. Widnieje zdjęcie roześmianej, rudowłosej Francy, ubranej jedynie w marynarkę Jacoba. Jego jedyną marynarkę. A pod nią jest bez dwóch zdań naga. Ja pierdolę. Krzywię się z niesmakiem i blokuje ekran telefonu. Dość już dzisiaj widziałam. Wychodzę z jeszcze ciepłej wody i otulam się miękkim ręcznikiem, po czym wracam do sypialni, by ubrać się w piżamę. Ten dzień jest pokręcony jak kolejka górska w Disneylandzie, więc z wielką ochotą wtulę się w ciepły koc i zapadnę w błogi sen. Ewi? – woła mnie matka, zejdź na moment do gabinetu taty. Wywracam oczami, lecz prędko zrzucam ręcznik i ubieram się w krótkie spodenki, w kropki i podobną koszulkę, a stopy wsuwam w bambosze w pieski. Nieśpiesznie przemierzam odległość dzielącą mnie od centrum dowodzenia ojca, a w międzyczasie powraca do mnie rozmowa między mną a moim szoferem. Tato, burczę pod nosem, gdy wchodzę do gabinetu, lecz prędko rozdziawiam buzię z szoku. Przede mną stoi nie kto inny jak Eric Davis, syn jednego z najbardziej rozpoznawalnych deweloperów w całym Seattle. Cholera, ile to ja razy wzdychałam do jego zdjęć. Nawet nie jestem w stanie tego zliczyć. O rany, wyglądam w tym momencie tragicznie. Nie mam na sobie ani grama makijażu, a mój strój woła o pomstę do nieba. On zaś prezentuje się nienagannie. Dopasowany garnitur opina jego zadbane ciało, choć w gruncie rzeczy Jacob wygląda w takim wydaniu niewątpliwie lepiej. Erik zawsze układa włosy na żel, a na wskazującym palcu lewej ręki nosi sygnet rodziny Davis, co bez wątpienia oznacza władzę. Ewi, tata spogląda na mnie karcąco, w takim stroju witasz gościa? Wskazuje na Erika, który obserwuje mnie jak jastrząb swoją ofiarę. I nie jestem w stu procentach pewna, czy to mi się podoba. Nie wiedziałam, że mamy gości. Wypowiadam te słowa z frustracją małej rozkapryszonej dziewczynki. Właśnie zaprezentowałam się obiektowi moich młodzieńczych westchnień w niewyjściowym wydaniu. Mam ochotę się rozpłakać. W tym domu powinnaś być przygotowana na niespodziewane wizyty, poucza z niezadowoleniem. Tato jest przed północą. To nie jest żaden argument. W tym domu obowiązują inne zasady. Spuszczam spojrzenie na swoje kapcie. Czuję się jak mała Ewi, która jest karcona przez ojca o nienagannej reputacji. Przepraszam, dukam. Dziecko, musisz w końcu zrozumieć, że żyjemy na poziomie, o jakim marzy trzy czwarte społeczeństwa. A to oznacza, że nie możemy sobie pozwolić na takie nieprofesjonalne sytuacje. Ponownie z niesmakiem wskazuje na mój strój, po czym zwraca się do Erika. Mam nadzieję, że ta błazenada cię nie zniechęca. Chola, chola, o czym mowa? O czym nie mam pojęcia? Marszczę czoło, gdy rodzi się we mnie dziwne przeczucie nieuniknionych spięć między mną a ojcem, bądź co gorsza, matką, która pluje jadem na sam mój widok. Wyjątkowo przymknę na to oko, mówi Erik protekcjonalnie, również karcąc mnie spojrzeniem, co sprawia, że moje niedawne zauroczenie mija. Wcześniej jedynie widywałam go na okładkach plotkarskich magazynów, i z dala obserwowałam go na bankietach, więc jego uroda i uśmiech zrobiły swoje. Aczkolwiek wystarczyło, że raz otworzył usta w moim towarzystwie, bym straciła zainteresowanie nim. Buc przez duże B. Posępnie zerkam na obu mężczyzn i tak naprawdę nie dostrzegam między nimi większej różnicy. Pomimo tego, że mój tata jest starszy od Erika o 30 lat i ma sporo siwych włosów, nie różni się od Davisa postawą. To oni tu rządzą, a ja jestem ich dzisiejszą ofiarą, która lada chwila zacznie krwawić. Ech, przyzwyczaiłam się. No dawajcie. Skopcie mnie, bym mogła potem leżeć i pachnieć w swoim łóżku z baldachimem i codziennie stroić się w inną suknię wieczorową. Dziękuję, Eriku. Mogę wiedzieć, dlaczego mnie tu wezwaliście? Wtrącam. Wszystko w swoim czasie, Ewi, odpowiada Davis, a ja siadam na fotelu naprzeciwko ojca. Ten podobnie się krzywi. Nie pozwoliłem ci usiąść. Nie wiedziałam, że potrzebuję na to pozwolenia we własnym domu. To jest mój dom. Ton jego głosu wyraźnie daje mi do zrozumienia, że to do niego zawsze należy ostatnie słowo i powinnam się dostosować do wprowadzonych przez niego reguł. No dalej, powiedz, jaka jest moja rola w tej nieskazitelnej rodzinie. Powiedz mi, jak bardzo jesteś mną zawiedziony. Wysłuchuję tego, odkąd skończyłam pięć lat, więc, jeśli wypowiesz to jeszcze raz, nie zrobi mi to żadnej różnicy. W którym mieszkam, stwierdzam. Tylko dopóki nie masz męża. A Erik uśmiecha się promiennie co jest do niego niepodobne. To jest tak samo prawdopodobne, jak to, że w samym środku gorącego lata spadnie śnieg. Erik wykazał chęć, by zaoferować ci małżeństwo. Czysto biznesowe, oczywiście, odpowiada blondyn. Przyniesie to same korzyści, zarówno mnie, jak i twojemu ojcu, Ewi. Co takiego? Mam powiedzieć tak przed urzędnikiem stanu cywilnego mężczyźnie, który chce mnie jedynie z pobudek finansowych? Mam być jego wierną, oddaną żoną, kiedy on sam będzie się delektował smakiem innych kobiet? Nie jestem głupia, by wierzyć, że Erik jako mąż będzie wierny i oddany. Halo, tu rządzą pieniądze, więc czego innego mogę się spodziewać? Co prawda, kocham być bogata, nie muszę sobie niczego odmawiać, ani martwić się o to, czym jutro napełnię garnek. Ba, nie muszę nawet sama go napełniać. A Erik bez najmniejszych wątpliwości zapewniłby mi dostatnie życie. Więc nie powinnam wybrzydzać, prawda? Nie jestem najgorszą partią w Seattle, ale coś głęboko we mnie zaczyna się dusić. Małżeństwo. Aranżowane i biznesowe. Korzystne dla obu rodzin, a jednak niekorzystne dla mojego stanu psychicznego. Mam coś do powiedzenia w tej kwestii? Pytam beznamiętnie, nie żywiąc najmniejszej nadziei na pozytywną odpowiedź. Nie, mówi ojciec. To nie podlega dyskusji. Ceremonia ślubna już została zaplanowana na 20 lutego, kochanie. Cudownie, kwituje. Do tego czasu zdążę przynajmniej kupić suknię ślubną. Pamiętaj, że musisz wyglądać w niej seksownie, zaznacza Erik. A ja mam ochotę wbić mu palce w oczy. Nie komentuję tego jednak, bo jakakolwiek dyskusja jedynie pogorszyłaby moją sytuację. Tato, chciałabym poruszyć z tobą jedną kwestię. To coś ważnego? Próbuję mnie zbyć. Jeśli potrzebujesz pieniędzy na jakieś fanaberie, to po prostu użyj swojej karty i nie zawracaj mi głowy. Chodzi o Jacoba Reynoldsa. Mam go zwolnić? Pyta ze znudzeniem, nie wykazując najmniejszego zainteresowania swoim pracownikiem. Codziennie zwalnia ludzi i przyjmuje na ich stanowiska nowych. Dlatego nikt nie może liczyć na ciepłą posadkę w Imperium Kolmana na dłużej niż trzy miesiące. Nie, wywracam oczami. Zastanawiam się po prostu, dlaczego od myślenia jesteśmy my, wskazuję na siebie i Erika, więc zamykam usta. Nie widzę najmniejszego sensu, by kontynuować próbę rozmowy. Jestem na przegranej pozycji, więc sama rozwiążę nurtujący mnie problem bez wiedzy ojca. Coś jeszcze? Nie, pójdę się położyć. Wstaję z fotela, a Erik chwyta mnie za nadgarstek. Jutro zabieram cię na bal, by oficjalnie ogłosić, że jesteśmy razem. O, no, cudownie. Zostały mi tylko 24 godziny wolności. Hip-hip-hura! Posyłam mu znikomy uśmiech, ponieważ na inne nie mam ochoty, po czym zostawiam panów samych. Chciałam jedynie się dowiedzieć, dlaczego mój szofer musi kupować sobie garnitury na własną rękę. Przecież to niedorzeczne. Skoro pracuje, by mieć z czego żyć, myślę, że ciężko jest mu zrezygnować z opłacenia rachunków na rzecz drogiego, szytego na miarę eleganckiego uniformu. Cóż, skoro mam prawo użyć karty na swoje fanaberie, to jutro z samego rana właśnie to uczynię. Tandetny podryw. Nie zmrużyłam oka przez całą długą noc. Niespodziewana wizyta Erika i wieść o rychłym ślubie zaburzyła mój wewnętrzny spokój. A myślałam, że kłopoty z regan, napaloną na mojego szofera, to jedyna niedogodność. Jednak los potrafi dokopać. Nie, to nie los. To mój ojciec, który trzyma pieczę nad wszystkim i stara się kontrolować każdy aspekt mojego życia. Ewi Coleman w jego oczach nie ma prawa do własnego zdania. A co za tym idzie? Denerwuje ludzi. Więc nic dziwnego, że wszystkie moje koleżeńskie relacje szybko odchodzą w niepamięć. Ubrana w obcisłe jeansy i sweter z dekoltem w serek schodzę do garażu, gdzie czeka na mnie Jacob, pomimo wczesnej pory. Nie wybiła jeszcze ósma, więc tym bardziej jestem mu wdzięczna, że mogę wyrwać się spod bacznego spojrzenia apodyktycznego ojca i matki wielbiącej swoją linię kosmetyczną bardziej niż życie rodzinne. Dzień dobry, proszę pani. Wita się ze mną, a ja z zaskoczeniem spoglądam na jego strój. Hej, odzyskałeś marynarkę? wskazuje na kompletny garnitur, a Jacob delikatnie się uśmiecha. Nie, pożyczyłem od kumpla. Otwiera dla mnie tylne drzwi Mercedesa, lecz kręcę głową. Coś nie tak? Usiądę z przodu. Naturalnie. Zamyka tylne drzwi, po czym otwiera te od strony pasażera. Sadowie tyłek na wygodnym fotelu, a niespełna minutę później ciemnowłosy wyjeżdża z podziemnego garażu na zatłoczone, pomimo wczesnej pory, ulice Seattle. Dokąd mam jechać, proszę pani? Najpierw napiłabym się kawy. Nie mam konkretnego miejsca, po prostu chcę kawę. Znam dobrą kawiarnię. W takim razie zawieź mnie do niej. Zerkam na niego z uśmiechem. Pracuje dla mnie dopiero drugi dzień, ale odnoszę wrażenie, że nasza współpraca nie będzie taka zła. Z poprzednim szoferem nie mogłam się dogadać. Pomimo tego, że musiał spełniać moje liczne i wygórowane zachcianki, odnosiłam wrażenie, że miał więcej władzy niż ja. Ale nic dziwnego, skoro zaprzyjaźnił się z moim ojcem podczas licznych wyjazdów na pole golfowe. Potem chciałabym pojechać do sklepu Giorgio Armani. Jacob kiwa jedynie głową, po czym skupia uwagę na tym, by bezpiecznie dowieść mój tyłek do kawiarni. Wyjmuję więc komórkę, by zaktualizować portale społecznościowe. Gdy tylko odblokowuję ekran, moim oczom znów ukazuje się zdjęcie Regan, ubranej jedynie w marynarkę Jacoba. Zerkam to na zdjęcie, to na szofera, po czym wykorzystuję moment, gdy sygnalizacja świetlna zmusza nas do zatrzymania się na skrzyżowaniu. Na pewno chcesz odzyskać akurat tę marynarkę? pytam z niesmakiem i podaję mu komórkę. Jacob unosi jedną brew, po czym klnie pod nosem, co po raz kolejny daje mi znak, że wcale nie jest tak opanowany, za jakiego stara się uchodzić. Byłoby miło ją odzyskać, odpowiada, i zdezynfekować. Dodaje cicho i nie jestem pewna, czy miałam to usłyszeć, ale nie potrafię powstrzymać śmiechu. Jacob spogląda na mnie szeroko otwartymi oczami. Przepraszam, nie powinienem był tego mówić zaciska dłonie na kierownicy. Jacob, jak najbardziej powinieneś wyrażać swoje zdanie, mówię z naciskiem. Skoro ja we własnym domu nie mogę mówić, co tak naprawdę myślę, to trudno, kwestia przyzwyczajenia. Po kilkunastu latach stania w ogniu krytyki nauczyłam się, że moje myśli nie mogą współgrać z tym, co wypowiadam. Powinnam być elokwentna, kulturalna i oczytana, by w razie nieoczekiwanego wywiadu nie zszargać dobrego imienia Graysona Colmana. Aczkolwiek nie jestem taka jak mój ojciec, więc nie zabronię Jacobowi wyrażać jego opinii. Nie jestem aż tak wyrachowana. Chyba. A może jestem, tylko wmawiam sobie coś innego? Etyka pracy nie pozwala mi nawet na rozmowę z panią. Mój ojciec maczał w tym palce? Oburzam się, a Jacob milczy, co daje mi jasną odpowiedź. Cudownie. Kwituje z niesmakiem. A z ciebie ostatnia dupa, skoro wiecznie zasłaniasz się pieprzoną etyką pracy. Wkurza mnie przydomek pani, mam na imię Ewi. Wolałbym nie stracić pracy, proszę pani. Ja ja sobie robisz, fukam. Naprawdę chcę, abyś zwracał się do mnie po imieniu. Rozumiem to doskonale, ale naprawdę zależy mi na tej pracy, a moim szefem jest pan kolman, a nie pani. Tłumaczy spokojnie, a we mnie zaczyna się gotować. Jestem choleryczką, w dodatku bogatą egoistką, więc nie zamierzam tak po prostu odpuścić. Mam 23 lata. Jacob niecałe 29. Wiem, bo widziałam jego podania o pracę, więc mam prawo się zirytować, prawda? Przecież mój ojciec się o tym nawet nie dowie. Nie byłbym tego taki pewny, proszę pani. Dolicha. Najlepiej się nie odzywaj, chyba że zaczniesz mi mówić po imieniu. Zapada cisza. Długa. Trwająca aż do zaparkowania samochodu na niewielkim parkingu tuż obok Kofino. Przyznam szczerze, że nigdy nie zdecydowałabym się, aby tu wejść. Lokal nie wyróżnia się niczym spośród setek budynków, lecz ufam Jacobowi. Pomimo, że niemiłosiernie mnie zirytował i spróbuję tutejszej kofeiny. Ciemnowłosy otwiera moje drzwi i cierpliwie czeka, aż wygra mole się na zewnątrz. Poczekam tu. Oznajmia. A ty nie masz ochoty na kawę? Jestem w pracy. Wywracam oczami, lecz nie wdaje się w dyskusję. Jacob Reynolds ma trudny charakter i nie mam żadnego pomysłu, jak spowodować u niego zmianę nastawienia co do tej cholernej etykiety pracy narzuconej przez mojego ojca. Wchodzę do kawiarni pełnej klientów zajmujących miejsca przy białych, okrągłych stolikach. Zapach świeżo parzonej, aromatycznej kawy pobudza moje ślinianki. Dzień dobry. Wita się ze mną entuzjastycznie młoda dziewczyna ubrana w stylu boho. Muszę przyznać, że taki dobór materiałów robi wrażenie. Kurczę, może sama zrobię porządki w szafie i zakupię kilka fatałaszków w takim stylu? Co podać? A co pani poleci? Mogę panią zaskoczyć, przytakuje. Super. A więc za moment przygotuję pani nasz specjał. Chce pani do tego jakieś ciastko? Nie, dziękuję. Uśmiecham się, ale poproszę dwie kawy. Robi się? Klaszczę radośnie w dłonie, a jej pozytywny sposób bycia jest zaraźliwy. To będzie osiem dolarów. Tak mało? Dziwię się. O rany. Liczę, że za taką kwotę ta kawa nie będzie zwykłą lurą. Tak. Dziewczyna nie gubi swojego szerokiego uśmiechu. Coś nie tak? Nie, nie. Również się uśmiecham. Zapłacę kartą. Przykładam kartę do terminala, po czym zajmuję miejsce przy wolnym dwuosobowym stoliku. Cześć. Przysiada się do mnie facet, którego twarz zasłania rudawa broda, a włosy tego samego koloru sięgają mu aż do ramion. Unoszę wypielęgnowaną brew i czekam, aż coś jeszcze powie. Masz śliczne spojrzenie, takie zmysłowe i pełne pasji. Okej. Okay. Gdy tylko tu weszłaś, wiedziałem, że muszę do ciebie zagadać. Okej. Okay. Próbuję go zbyć, ponieważ nie mam ochoty na pogawędki z nieznanym facetem, wyglądającym jak zarośnięta małpa, nie znająca szczotki do włosów ani maszynki do golenia. O ile niektórzy faceci wyglądają gorąco z dłuższym zarostem, ten tutaj prezentuje się ohydnie. Jak ci na imię? Spadaj. O, czyli nie odwzajemniasz mojej fascynacji. Bynajmniej parskam śmiechem, a facet zwiesza głowę i przeciągle wzdycha. A co jeśli powiem, że mój Aston Martin stoi zaparkowany obok tego Mercedesa? Wskazuje przez okno na parking, gdzie rzeczywiście stoi sportowy samochód, a obok niego, o wspomniany Mercedes, opiera się Jacob. To powiem, że mój samochód ma przynajmniej przystojnego kierowcę. Odpalam cwaniacko, przywołując na twarz uśmiech typowej suki, a rudowłosy opiera się o parcie krzesła z rękoma założonymi na piersi? Ostra jesteś. Stwierdza. No to może chcesz pozwiedzać wnętrze mojego apartamentu. Mam w nim saunę. Podryw na pieniądze zawsze działa, drwie. Za każdym razem. Nic dziwnego, na nic innego laski wyrywać nie potrafisz. Nabijam się, a kelnerka stawia na stoliku dwa kubki smakowicie wyglądającej kawy. Mam nadzieję, że do nas wrócisz, mówi dziewczyna. Ba, jestem pewna, że już jutro zamówisz tu swój kubek kawy. Zerka kątem oka na natręta, po czym unosi brew i posyła mi współczujące spojrzenie. Ta, sama sobie współczuję, ale dzięki za wsparcie i troskę. Zabieram oba kubki z parującym napojem, po czym podnoszę się z krzesła. Uciekasz już? Panikuje zarośnięta małpa. Mam dużo ciekawsze sprawy do załatwienia. Kwituję. Do widzenia. Zwracam się do kelnerki, a następnie opuszczam lokal i prędko podchodzę do mojego szofera. Kawa dla ciebie. Ale, ale bierz i pij, póki ciepła. Jak namówiłeś mnie na jakąś tandetę, to chociaż oboje będziemy to pić. Jacob uśmiecha się, ukazując przy tym dwa głębokie dołeczki, po czym odbiera ode mnie kubek. Zapewniam, że to nie jest tandeta. Mówi radośnie i bierze łyk kawy, więc sama decyduje się na próbę smaku. Cholera, rewelacyjna. Mam z zaskoczeniem. Dobra, warto było wydać aż osiem dolców. Nabijam się. Warta każdego centa, stwierdza Jacob. Ile mam pani zwrócić? Nic. Jak to nic? Przecież nie ma pani obowiązku niczego mi sponsorować, zwłaszcza pożywienia. Nie mam, lecz uwierz mi, że nie zbiednieje. A poza tym, to czas kupić ci nowy garnitur. No, może trochę więcej niż tylko jeden. Słucham? Pyta, a w tonie jego głosu słyszę autentyczne zaskoczenie. Ach, i za ten, który sam musiałeś kupić, oczywiście, zwrócę ci pieniądze. Nie trzeba, naprawdę. Pani ojciec wyraźnie zaznaczył, że mam sam inwestować w to, jak się prezentuje. To absurdalne. Parskam śmiechem. Pracujesz dla milionera, który powinien zadbać o wizerunek swoich ludzi. On wysyła ci wypłatę za twoją pracę, a nie za to, abyś samodzielnie inwestował w bycie jego pracownikiem. Pan Kolman najwidoczniej ma inne zdanie na ten temat. Mój ojciec może sobie wsadzić gorący pręd w tyłek, za to nie może wymagać od ciebie, abyś wydawał swoje pieniądze na kosztowne garnitury. Ale koniec dyskusji, w tej kwestii nie ustąpię. Jabłecznik z kruszonką. Jacob wygląda jak szczeniak, który trafił przypadkiem nie do swojej budy. Rozgląda się po sklepie z garniturami, a jego postawa świadczy o niepewności. Nic dziwnego, jeśli każdy z wiszących tu garniturów kosztuje więcej niż wynosi jego miesięczna wypłata. W czym mogę państwu pomóc? Podchodzi do nas ekspedientka ubrana w elegancki kobiecy garnitur w kolorze jasnego różu. Przyznam szczerze, że wygląda w nim szykownie. Chyba sama powinnam zacząć się tak ubierać. Może wtedy rodzice zaczęliby mnie traktować poważnie. Choć to złudna nadzieja. Nigdy nie pragnęli dziecka. Poczęli mnie przypadkiem i pomimo, że to absurdalna myśl, żałuję tego, że pojawiłam się w ich życiu. Co prawda, nie miałam na to wpływu, ale kiedy nie jest się kochanym, ciężko jest przyjąć inną postawę. Chyba weszliśmy nie do tego sklepu, do którego powinniśmy, stwierdza ze skrępowaniem Jacob. Kładę dłoń na jego ramieniu i uśmiecham się przyjaźnie do zdezorientowanej ekspedientki. Zdaję sobie sprawę, że w jakimś drobnym stopniu mogę podkopać ego ciemnowłosego, ale naprawdę zależy mi na tym, aby pracowało mu się ze mną dobrze. Fakt, że mam dość kapryśny sposób bycia, na pewno tego nie ułatwi, ale mogę się starać, aby nie zniechęcić go do siebie. Zapewne boli go myśl, że za wszystko zapłacę ja, a nie on, aczkolwiek spełniam obowiązek mojego ojca. Musi się z tym pogodzić. Chciałabym zakupić kilka garniturów dla mojego pracownika. Jakie kolory i fasony panią interesują? Przyznam szczerze, że nie znam się na garniturach. Liczę, że pani nam coś doradzi. Dobrze, posyła nam uśmiech, który zapewne jest zarezerwowany dla wszystkich klientów. Proszę pana za mną do przymierzalni. Wybiorę dla pana kilka klasycznych garniturów. Pani może sobie usiąść i poczekać, wskazuje na granatową kanapę, znajdującą się przy wejściu do sklepu. Siadam na niej, a Jacob znika za drzwiami pomieszczenia służącego za przymierzalnie. Dla zabicia czasu wyjmuję z torebki telefon, aby przejrzeć media społecznościowe. Wybałuszam oczy na widok nowego zdjęcia Regan z podpisem: To dla mojego ukochanego mężczyzny. Uwielbia widzieć mnie taką. Dziewczyna jest ubrana jedynie w zmysłową, erotyczną bieliznę. Leży na satynowej pościeli, ściskając swoje piersi. Zdjęcie jest ordynarne i ociekające seksem. Nic dziwnego, że wszystkie komentarze pod postem są od napalonych mężczyzn. Najwidoczniej Regan nie cofnie się przed niczym, by zwrócić na siebie uwagę Jacoba. Myślę, że to właśnie jego nazwała swoim ukochanym mężczyzną. Wczoraj nosiła jego marynarkę, dlatego jestem przekonana, że ostrzy pazurki właśnie na mojego szofera. Przepraszam panią, unoszę wzrok na mężczyznę w średnim wieku wygląda na zagubionego i podekscytowanego zarazem, tak? M mogłaby mi pani doradzić? Byle szybko, odpowiadam ze znudzeniem. Pasuje do mnie ten kolor? Wskazuje na garnitur w kolorze musztardy. Teraz jest dość modny, ale nie jestem pewny, czy pasuje do mojej osoby. Co pani sądzi? Jest paskudny, mówię szczerze, po czym wracam do przeglądania Instagrama. Nawet się pani dobrze nie przyjrzała, unoszę wzrok. Kolor jest brzydki, stwierdzam dobitnie, ale jeśli panu się podoba, to nie rozumiem, po co mam być doradcą. Mężczyzna uśmiecha się w sposób, którego nie rozumiem. Wszystko z panem w porządku? Tak, tak, czuję się świetnie. Okej, okay. to jest najdziwniejsza sytuacja, jaka mnie spotkała w życiu. Mężczyzna podekscytował się, ponieważ wypowiedziałam swoje zdanie na temat jego garnituru, czy coś przeoczyłam? Cudnie, mam rocze pod nosem. Jeśli to wszystko, to chciałabym wrócić do swojego zajęcia. Dobrze, dobrze, już panience nie przeszkadzam. Klaszczę w dłonie, następnie szybko odchodzi w stronę przymierzalni. Świr. Inaczej nie nazwę tego mężczyzny. Jeszcze ten dobór kolorów. Krzywię się z niesmakiem. Jeśli ktoś lubi wyglądać jak parówka polana sosem musztardowym, to w porządku, ale w moim mniemaniu taki kolor nie powinien istnieć w męskiej palecie barw. Obraz nieznajomego znika z mojej głowy w momencie, w którym z przymierzalni wychodzi Jacob. Ekspedientka wybrała dla niego czarny, idealnie skrojony garnitur. Och, cholera, kwituje. Seksownie. I drogo. Mam rocze, ciemnowłosy. Przygląda się swojemu odbiciu w lustrze. Po jego minie wnioskuje, że podoba mu się to, co widzi. Dlatego nie ma sensu, aby rezygnować z zakupu tego modelu tylko dlatego, że kosztuje więcej niż wynosi jego wypłata. W końcu to mnie będzie towarzyszył przez większość dnia. A ja chcę nacieszyć swoje oczy, które lubią oglądać wszystko, co ładne, seksowne i urodziwe. Jacob na moje szczęście posiada wszystkie te cechy. Można powiedzieć, że wygrałaś życie Evi. Masz przystojnego szofera i w dodatku będziesz spędzać z nim sporo czasu. Szczęściara! Nie zwracaj uwagi na cenę. Skanuję go wzrokiem z zachwytem. Materiał garnituru podkreśla jego krągłe pośladki. Mniam. Do tego biała koszula opina umieśnioną klatkę piersiową, a dobrze wyprofilowana marynarka uwydatnia szerokie ramiona i rozbudowane barki. Bierzemy go. To konieczne? Pyta posępnie. Oczywiście, że tak. Na pewno zerka na mnie błagalnie, lecz nie zamierzam odpuścić. Mój ojciec jest jego pracodawcą i to on powinien zadbać o wizerunek swojego pracownika, który przecież pełni dość reprezentacyjną funkcję. Zerkam na ekspedientkę, która czeka, aż podejmiemy jakąś decyzję w sprawie zakupu. Weźmiemy ten garnitur. I pięć innych. Pięć kolejnych? Pytanie pada z ust poirytowanego Jacoba. Posyłam mu słodki uśmiech. Tak, odpowiadam hardo. Moim obowiązkiem jest zapełnienie ci garderoby, dlatego idź potulnie do przymierzalni i dobierz pięć innych garniturów. Ciemnowłosy zaciska szczękę, dzięki czemu uwydatnia kości policzkowe. O Matulu, Ewi, dlaczego tu tak gorąco? Możemy przystać na ten jeden? Nie. Ale, Jacob, nudzi mnie ta wymiana zdań. To polecenie służbowe, ok? Mężczyzna wzdycha z niedowierzaniem, ale kapituluje. W drodze do przymierzalni wymija faceta, który wcześniej do mnie zagadał, ubranego tym razem w różowy zestaw eleganckiej męskiej odzieży. Co pani teraz sądzi? Sądzę, że uczepił się pan mojej osoby, kwituje. Nie mam ochoty dobierać panu kolorów. Chcę jedynie otrzymać opinię pięknej młodej kobiety. Czy o wiele proszę? Przyglądam się starszemu mężczyźnie z przymrużonymi powiekami. W jego twarzy jest coś znajomego. Mam nieodparte wrażenie, że już gdzieś miałam z nim styczność, choć mogę się mylić. Znamy się? Nie, skąd, odpowiada z zaskoczeniem. Zapamiętałbym tak piękną twarz. Niewątpliwie. Więc? Co więc? Unoszę brew, ukazując tym samym swoje lekceważenie. Jeśli mam być szczera, muszę przyznać, że nie przepadam za obcymi ludźmi. Jest w nich coś dziwnego. Moja podświadomość zawsze podpowiada mi, że ktoś chce mnie perfidnie wykorzystać, dlatego nie spoufalam się z nieznajomymi. Jak wyglądam? Szczerze? Przytakuję entuzjastycznie. Jak flaming. To źle? Ta, mam rocze pod nosem, a następnie sięgam po magazyn protkarski leżący na stoliku przede mną. Liczę, że świerda mi spokój. Naprawdę nie mam najmniejszej ochoty na to, aby oglądać podstarzałego faceta. Nie ma w nim nic fascynującego, a tym bardziej pobudzającego. Zdecydowanie wolę zawiesić spojrzenie na swoim nowym szoferze. Jacob jest jak kruszonka na jabłeczniku, smaczny i chrupiący. A na jego widok cieknie ślinka. Takiego mężczyznę mógł upiec tylko wybitny cukiernik, który doskonale zna proporcje wybornego ciasta, kuszącego smakiem i zapachem. To ciasto to kwintesencja dobrego seksu. Jacob to mężczyzna, którego każda kobieta chce schrupać. A ja nie jestem wyjątkiem. Niestety jednak moje pragnienia zawsze tylko nimi pozostaną. Wychodzę za mąż za Erika Davisa, którego zdecydowanie upiekł niedoświadczony cukiernik, ponieważ źle dobrane proporcje składników ciasta stworzyły paskudny i niesmaczny zakalec.